Bardzo dziękuję za to miłe przywitanie. Cieszę się, że mam okazję dzisiaj brać udział w tej konferencji. I chciałbym w pewnym sensie z moim wykładem cofnąć się o krok albo i dwa i spojrzeć z trochę innej, szerszej perspektywy, to znaczy będę starał się odpowiedzieć na te najważniejsze, podstawowe pytania, ale jak to mówi bardzo często ksiądz Piotr Dzierżak, nasz nauczyciel filozofii w naszej szkole, który być może również jest znany ze swoich internetowych, filozoficznych wykładów, mówi on zawsze, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, a szczególnie w kwestiach wychowawczych, bo jak nie wiemy, dokąd chcemy człowieka doprowadzić, no to wtedy zastanawianie się nad środkami nie ma żadnego sensu. Jeśli zastanawiamy się, jakie środki chcemy zastosować w pracy wychowawczej, to przede wszystkim musimy rozumieć, kimże ten człowiek jest i gdzie my chcemy go doprowadzić i jakie przeszkody na tej drodze się pojawiają. I odpowiedzi na te pytania da nam papież Pius XI, przede wszystkim w swojej encyklice Divini Ilius Magistri. Będę dzisiaj obficiej lub trochę mniej, zależnie od tego, jak Duch Święty powieje, tą encyklikę cytował. Zacznę od cytatu, myślę, że dosyć konstytucyjnego. Podobnie w świetle wskazanych wyżej zasad, pisze nam papież, jasno i wyraźnie występuje nie dająca się przewyższyć wielkość dzieła chrześcijańskiego wychowania jako tego, które ostatecznie do tego zmierza duszą wychowanków najwyższe dobro Boga i ludzkiej społeczności, najwyższy stopień możliwego na tej ziemi dobrobytu. To jest bardzo ciekawa myśl pojawiająca się już na początku encykliki i myślę, że również dla nas niekoniecznie oczywista. Papież od razu na to wskazuje, że tak, wychowujemy człowieka dla Boga, dla wiecznego zbawienia, ale to jednocześnie prowadzi do najwyższego możliwego stopnia dobrobytu tutaj na tej ziemi. I to już myślę, że nadaje trochę inny ton mojemu wykładowi niż często nasz sposób myślenia jest. Czasami myślimy o pracy edukacyjnej, pracy wychowawczej, może w sposób taki trochę katagumbowy. I to jest w jakimś stopniu zrozumiałe, jeśli tak spojrzymy na szeroko na poziom edukacji i tym bardziej pracy wychowawczej w szkołach publicznych czy prywatnych, to zrozumiałym jest, że może nasuwać się myśl, że trzeba niejako zejść do katakumb, czyli po prostu bronić tego, co się jeszcze jakoś tam obronić da. A ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli trochę odważniej na całe zagadnienie, podążając za myślą Piusa XI, żebyśmy jednak nie pozwolili tak łatwo zepchnąć się do katakumb. I oczywiście naszym zadaniem bez wątpienia jest pewne rzeczy faktycznie bronić, faktycznie po prostu odeprzeć pewne ataki, ale nie zadowolić się jednak tym, tylko powinniśmy faktycznie myśleć daleko, myśleć szeroko, myśleć głęboko, myśleć odważnie i pamiętać o tym, że tak musimy wychować te kolejne pokolenia, żeby oni nie byli tylko zdolni do tego, żeby nadstawiać karku, to znaczy tak, żeby uważać się za takich męczenników i katakumbowych męczenników, tylko również do tego, żeby potrafili budować to katolickie społeczeństwo, żeby potrafili w razie potrzeby, oczywiście jak najbardziej to jest element takiego chrześcijańskiego wychowania, że człowiek w razie potrzeby jest gotów życie oddać za to, co najważniejsze, ale nie możemy wychowywać człowieka tylko w tą stronę, że no, musi potrafić zachować w katakumbach jakieś resztki
wiary i cywilizacji, tylko musimy wychować takie społeczeństwo, takie młode pokolenia, które odważą się rzucić wyzwanie temu pogańskiemu światu, które odważą się wyjść z katolicką nauką do tego świata. Nie chcemy tylko przetrwać, my chcemy wypełnić przykazanie Pana Jezusa. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tutaj ta myśl papieża od razu na samym początku encykliki, że katolickie wychowanie zapewni nie tylko zbawienie duszy, ale zapewni również najwyższy możliwy poziom dobrobytu tutaj na ziemi, bo Bóg jest źródłem wszystkiego. Jego prawo moralne to jest to prawo, które jest dla nas również najlepsze. I długofalowo nie ma innej metody, żeby osiągnąć pokój, żeby osiągnąć dobrobyt, żeby osiągnąć harmonię, niż właśnie dopasowanie naszego prawa, naszego sposobu życia do prawa Bożego. I gdy gdzieś na świecie rozkwita dobrobyt, taki prawdziwy dobrobyt, to dlatego, że jakiś element tego prawa został zachowany. To dlatego, że jakaś konkretna cnota naturalna faktycznie rozkwitła w tym miejscu i doprowadziła faktycznie do tego dobrobytu, nawet pomimo być może innych błędów, jak to było w przypadku Imperium Rzymskiego, gdzie ewidentnie właśnie ich prawo, taka... To słowo w Polsce źle się kojarzy, ale taka ich praworządność, ich prawość szeroko pojęta, może lepiej używajmy tego słowa, ich prawość, skłonność do tej prawdziwej sprawiedliwości faktycznie doprowadziła ich do wielkości, pomimo przecież tej ich pogańskiej religii, która bez wątpienia była spośród pogańskich religii tą lepszą, zdecydowanie z tych lepszych, ale to już zupełnie, zupełnie inna historia, na zupełnie inny wykład. My na razie zostajemy przy tej pierwszej myśli papieża Piusa XI, że katolickie wychowanie prowadzi nie tylko do zbawienia, ale ono ma doprowadzić do wielkości, ono ma doprowadzić do największego możliwego dobrobytu, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć. Następnie papież zadaje sobie pytanie, do kogo należy wychowanie. Oczywiście tutaj padną nazwy trzech instancji, rodzina, Kościół i państwo. Papież zacznie swoje rozważanie od Kościoła ze względu na to, że jest papieżem, tak? A więc zastanawia się w pierwszym kroku nad rolą Kościoła. Oczywiście podkreśla, że Kościół na mocy boskiego nadania ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, ścisły, podstawowy obowiązek, żeby wychowywać. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nauczając je zachowywać tego, co wam przekazałem. Kościół ma nauczać również tego zachowania, nie tylko treści takich teologicznych, nie tylko, że Bóg jest, ale czego Bóg od nas wymaga, tego Kościół również ma nauczać. Ten obowiązek jest tutaj absolutnie kluczową sprawą. To jest coś, z czego Kościół nie może zrezygnować, a to jest coś, z czego Kościół w praktyce zrezygnował. Jeśli pomyślimy dzisiaj, najpierw po prostu o szkołach katolickich, nie różnią się przeważnie niczym od szkół publicznych albo prywatnych, nie katolickich, to różnice są jakieś zupełnie marginalne. Jeśli pomyślimy o takiej pracy wychowawczej w Kościele, niezależnie od tego, czy patrzymy na Polskę, czy patrzymy na Zachód Europy, Stany Zjednoczone, to po Soborze Watykańskim II praktycznie zarzucono tą myśl, katolicką myśl wychowawczą. Podałem Sobór jako tą umowną granicę nie przez przypadek, bo jednak ta idea, bardzo taka głęboko soborowa idea, że człowiek jest dobry, że trzeba wyjść do tego świata, trzeba szeroko otworzyć ramiona i jak tak wyjdziemy do tego świata i będziemy tacy dobrzy i ze wszystkimi będziemy rozmawiali, to wszystko będzie dobrze. W tej myśli zawiera się taka konstytucyjna, wcześniejsza myśl, że człowiek tak naprawdę sam z siebie po prostu jest zasadniczo dobry. I to jest myśl, która jest zasadniczo niekatolicka, choć tutaj jest to, może brzmieć się trochę prowokacyjnie. Człowiek jest stworzony jako dobry, tak, jest dziełem Bożym i ciało, i dusza są dobre. Ich połączenie też jest dobre. Wszystko na koniec księgi, znaczy na koniec dzieła stworzenia w Księdze Rodzaju, wszystko jest bardzo dobre.
No ale tam w międzyczasie jeszcze coś się wydarzyło. W międzyczasie pomiędzy Księgą Rodzaju a Soborem Watykańskim II coś się wydarzyło. Mianowicie wydarzyło się wiele ważnych rzeczy, ale mam na myśli tutaj, wydarzył się grzech pierworodny. I o tym nie wolno nam zapomnieć. I to jest faktycznie pokusa, która naprawdę wszystkich nas bardzo konkretnie dotyka. Każdą osobę, która zajmuje się pracą wychowawczą, bardzo realnie, konkretnie dotyka. Sobór Watykański II, jednym z jego grzechów pierworodnych właśnie, jest to, że ignoruje kwestię grzechu pierworodnego. Zachowuje się tak teologicznie, tak jakby nie było grzechu pierworodnego. Tak o tym lepiej nie mówić. Jakby to było coś takiego, no taka tam była teologia kiedyś, ale bez przesady, to nie jest już dzisiaj takie aktualne. To oczywiście myśl głęboko rewolucyjna, dobrze wiemy, że ideolodzy rewolucji francuskiej uważali, że najlepszy człowiek to jest dzikus, najlepszy człowiek to jest Rousseau, który, znaczy nie, że Rousseau jest dzikusem, tylko Rousseau tak twierdził, że najlepszy człowiek to jest dzikus, to znaczy najlepszy człowiek to jest taki, jakby tak wrzucić do lasu i niech on tam tak biega sobie po tym lesie, to jest właśnie, to będzie wtedy takie naprawdę świeże, nowe, piękne i wspaniałe, może nie świeże w sensie fizycznym, ale przynajmniej świeże w sensie duchowym, bo właśnie będzie taki nieograniczony przez to społeczeństwo i to wtedy pozwoli mu tak rozkwitnąć, nie jak właśnie takie drzewko, które nie zostało w żaden sposób niczym przyćmione, niczym związane, niczym złamane, tylko właśnie tak rozkwita i wtedy wszystko jest takie piękne i wspaniałe. No właśnie, jak tak chwilę spojrzymy na człowieka, to myślę, że doskonale wiemy, że to tak nie zadziała. No i odpowiedzią jest oczywiście grzech pierworodny. To grzech pierworodny sprawia, że jesteśmy zranieni, że potrzebujemy takiej bardzo konkretnej pracy nad nami samymi, ale też nad kolejnymi pokoleniami, nad dziećmi, takiej bardzo konkretnej pracy wychowawczej. I w Kościele posoborowym panuje faktycznie taka głęboka myśl, głębokie przekonanie, że w sumie to tak do końca tej pracy wychowawczej nie potrzeba. Żeby nie być tak całkiem gołosłownym, jest w Polsce to jest bardzo powszechna metoda wychowawcza, jeśli chodzi o katolickie szkoły czy katolickie jednostki wychowawcze, tak zwane porozumienie bez przemocy. Porozumienie bez przemocy, zawsze tłumaczę to, gdy mówię o wychowaniu moim uczniom, licealistom w trzeciej klasie liceum, to prezentuję od razu tą przemoc na nich samych. W jaki sposób prezentuję im tą przemoc? Ja zawsze na lekcjach stawiam uczniom plusy. Jak uczeń powie coś mądrego, to dostaje 1/4 plusa. I jeśli uda mu się w ciągu lekcji uzbierać całego plusa, no to dostaje tego plusa do dziennika i później za 3 takie plusy dostaje 5. No i zwykle, jak już to mówię, to wtedy już tam ktoś dostał tego plusa, albo przynajmniej połowę tego plusa. No i mówię wam, właśnie ja, to jest właśnie przemoc, ten plus. To jest właśnie przemoc, którą ja na was stosuję. Porozumienie bez przemocy, bardzo modna w Polsce metoda wychowawcza, zakłada, że nie tylko kary jakiekolwiek są przemocą, ale nagrody według tej metody wychowawczej również są przemocą. Dlaczego są przemocą? No bo jeśli ja jakiejś tam Basi wystawiłem plusa, ale Zosi i Kasi nie wystawiłem plusa, no to one wtedy czują się gorzej. One wtedy czują się pod presją, tak? Ja też muszę zdobyć tego plusa. No ja gorsza jestem, że nie zdobyłam tego plusa. Czuję się pod presją. Ja wywieram presję na Zosi i Kasi, no i przez to właśnie stosuję przemoc. To się, jak się to tak przedstawi, to brzmi to absurdalnie, ale to są faktycznie podstawy jednej z takich bardziej popularnych w Polsce szkół katolickich. Katolickich trochę w cudzysłowie, ale jednak katolickich szkół wychowawczych. To jest właśnie przykład takiej bardzo nowoczesnej, bardzo powszechnie praktykowanej metody wychowawczej, która wyrosła z ducha rewolucyjnego, która wyrosła z przekonania, że nie ma grzechu pierworodnego, że człowiek nie potrzebuje jakiejś dodatkowej motywacji, że człowiek nie potrzebuje takiej bardzo konkretnej pracy nad sobą. W istocie jest wręcz przeciwnie. Katolicka praca wychowawcza zawsze musi zawierać dwa aspekty. Jest to z jednej strony nawyk, z drugiej strony zrozumienie tego nawyku. Nawyk
jest po to, żebyśmy mieli siłę to robić. Człowiek, doskonale wiemy, że jeśli przyzwyczailiśmy się do tego, na przykład przyzwyczailiśmy się do tego, że po pracy pije kawę. No, jeśli się do tego przyzwyczailiśmy, to nawet jak już wiemy, że to nie jest może akurat, przykład jest losowy, to nie jest akurat najlepszy moment dla mnie na wypicie kawy, bo zawsze mam po tym zgagę, to doskonale wiemy, że wyjście z tego nawyku będzie dla nas bardzo trudne. Tak? To może się okazać, że okaże się niemożliwe, a przynajmniej walka okaże się nie tak ciężka, że zostanie porzucona, bo po prostu się do tego przyzwyczailiśmy. To jest dla nas najbardziej naturalny sposób działania, działanie zgodnie z naszymi przyzwyczajeniami. Dlatego w pracy wychowawczej jak najbardziej kluczowe jest wyrabianie pewnych nawyków, a nawyki wyrabiamy właśnie poprzez różnego rodzaju kary i nagrody. Te kary i nagrody to brzmi może tak szumnie, ale właśnie to mogą być najprostszą karą i nagrodą jest po prostu pochwała i nagana. Znowu z tego jednak już dosyć długiej pracy szkolnej wynika, że w zasadzie najprostszą i najbardziej skuteczną metodą wychowawczą jest po prostu mówienie, w sensie takim, że pochwała i nagroda. Pięknie, pięknie to zrobiłeś, pięknie to zrobiłaś. Nie, tak robić nie wolno. Zwykle, no faktycznie w 90% przypadków spokojna konsekwencja w zwracaniu uwagi faktycznie już przynosi bardzo duże owoce. Ale sam nawyk nie wystarczy, bo jeśli człowiek będzie miał tylko wyrobiony nawyk, a jednocześnie go w ogóle nie rozumie, po co to jest, to prędzej czy później przyjdzie taki moment buntu. Prędzej czy później pojawi się to, ale no właśnie, po co? Człowiek chce rozumieć. Jesteśmy tak skonstruowani, że chcemy wiedzieć, dlaczego coś robimy, a więc jeśli na przykład w naszej pracy szkolnej nasi uczniowie noszą mundurki i jeśli taki uczeń nosi ten mundurek, ale nie wie, po co go nosi, to faktycznie po zakończeniu szkoły bardzo łatwo może próbować odbić w drugą stronę i właśnie specjalnie ubierać się w jakiś sposób taki zupełnie prowokacyjny po to, żeby no, bo wcześniej kazali mi tak. No, dlatego my naszym uczniom tłumaczymy, po co jest taki mundurek. Drugi aspekt, więc nawyk, a drugi to zrozumienie. Rozumiem, że ta skromna elegancja ma swoją wartość. Rozumiem, że dobrze jest ubierać się w sposób elegancki. Rozumiem, że dobrze jest w ten sposób podkreślać zarówno moim strojem, jak i moim zachowaniem, że to, co się dzieje na przykład właśnie w szkole, że to jest coś doniosłego, to jest coś pięknego. Mamy tutaj do czynienia z właśnie edukacją i wychowaniem. Nie jest to sytuacja ściśle rozrywkowa lub towarzyska, tylko jest to w jakiś sposób oficjalna akcja zorganizowana przez Kościół, państwo, rodziców, tak, przez wszystkie te elementy wychowujące nowych obywateli. Gdy człowiek rozumie i jednocześnie wyrabia w sobie nawyk, to wtedy mamy już definicję cnoty. Cnota jest to właśnie taka sprawność, umiejętność, która została świadomie wyrobiona, wypracowana. Zrozumiałem, że dobrze jest zachować umiarkowanie, wypracowałem sobie nawyk do tego umiarkowania i w ten sposób posiadam cnotę umiarkowania, połączenie nawyku i zrozumienia. I wtedy to jest metoda pasująca do naszej konstytucji, do tego, kim jesteśmy. Jesteśmy stworzeni jako dobrzy, ale jednak zranieni tym grzechem pierworodnym. Trochę przełamałem tutaj planowany schemat tego wywodu, bo wracam tutaj do zasadniczego planu, byliśmy przy tym, kto ma wychowywać i wspomniałem o tym, że Kościół musi wychowywać i o tym, że Kościół dzisiaj nie wychowuje. Dlaczego? Dlatego, że porzucił w sensie takim ogólnym, nie że zanegował. Nie ma jakiegoś oficjalnego dokumentu Kościoła, w którym papież uroczyście dekretuje, ogłasza nowy dogmat. Oto przedstawiam wszystkim katolikom do wierzenia mocą najwyższego autorytetu, że nie trzeba wychowywać dzieci. Nie ma takiego dogmatu. Natomiast to nie ma w tym nic dziwnego, że nie ma takiego dogmatu, dlatego że Kościół zasadniczo teraz nic nie dogmatyzuje. Natomiast wprowadza pewną praktykę. No i ta właśnie praktyka po soborze faktycznie była taka,
że ruszamy w stronę takich modeli wychowawczych, w których nie trzeba wyrabiać nawyków, nie trzeba faktycznie z dzieckiem pracować. Nie ma to aż tak dużej wartości, bo zakładamy, że człowiek jest po prostu sam z siebie dobry, że tak naprawdę wszystko jest samo z siebie dobre, rewolucja seksualna jest sama z siebie dobra i wszyscy ateiści, heretycy, wszyscy są tak naprawdę dobrzy i chcą dobrze, tylko właśnie tak się różnimy, w sumie nie wiadomo dlaczego, pewnie przez inkwizycję i krucjaty i w ogóle Kościół przedsoborowy najprawdopodobniej. Tak sobie wyobrażam, że takie jest ostatecznie źródło wszelkiego zła w oczach posoborowych teologów. A więc Kościół powinien był to robić. Jestem praktycznie pewien, że Kościół jest w Europie jednym z głównych, jeśli nie głównym winowajcą stanu edukacji, pracy edukacyjnej, pracy wychowawczej, jaki teraz znajdujemy, z jakim teraz musimy się borykać, z jakim teraz walczymy. Dlaczego? Kościół w latach 60., 70., no to była dominująca siła w Europie, miał ogromne przełożenie. Jeśli by Kościół przypominał to, co Pius XI mówi, Pius XI w tej encyklice będzie pisał, że każdy katolik ma ciężki obowiązek sumienia, żeby zadbać o to, żeby jego dzieci miały katolicką edukację i katolickie wychowanie. To jest rok 1929. Wtedy to było oczywiste. To jest ciężki obowiązek sumienia. To znaczy, że to jest zobowiązanie pod karą grzechu ciężkiego. To jest podstawowy obowiązek dla katolika, żeby zatroszczyć się o katolickie wychowanie, katolicką edukację. To było coś kluczowego, podstawowego. Jeśli Kościół by to powtarzał i jednocześnie korzystał z tych wszystkich środków, które posiadał w latach 60., 70., niezależnie od tego, czy na Zachodzie, czy tutaj u nas, oczywiście sytuacja wtedy w Polsce była inna, te możliwości były mocno ograniczone akurat wtedy. Natomiast mimo wszystko jakby ta świadomość, pielęgnowanie tej świadomości, że to jest potrzebne, byłaby kluczowa. U nas przede wszystkim już po tym, jak Kościół faktycznie mógł prowadzić katolickie szkoły, po tym, jak to faktycznie uwolniło się, no to był czas, że mogłoby to faktycznie działać. Kościół mógłby tą pracę wychowawczą prowadzić, mógłby przypominać katolikom, że to jest kluczowa sprawa i mogłoby się okazać, że po prostu my bylibyśmy dzisiaj inni. Tak? Te pokolenia tych Europejczyków, które mamy teraz, które teraz mają te 50 lat, mogliby być wychowani zupełnie inaczej, mogli być ukształtowani zupełnie inaczej. Ilu z nich właśnie było w katolickich szkołach? Większość przecież pochodzi z mniej lub bardziej katolickich rodzin. Kościół mógł to faktycznie zmienić. Te dzisiejsze pokolenia, my tak jesteśmy tym dziełem Kościoła. No i tak, my dlaczego jesteśmy tutaj dzisiaj? Nie dlatego, że Kościół nas tutaj przysłał. Jesteśmy tutaj dlatego, że jakoś tam sami coś wykoncypowaliśmy, że coś jest chyba nie tak, tak? I jakoś tam znaleźliśmy taką drogę, że rozumiemy, że coś w tej pracy wychowawczej dzieje się nie tak. Ale to nie Kościół nas tutaj przyprowadził. Według Kościoła cisza. Nic, tak? Jakby praca wychowawcza to jest taka rzecz zupełnie, zupełnie marginalna, zupełnie trzeciorzędna. Jak Kościół pracuje dzisiaj z młodzieżą? No, przez jakieś ruchy charyzmatyczne, oazy. Tak, to jest taka praca z młodzieżą, czyli praca nastawiona na wzbudzanie różnych emocji religijnych, a nie na realnej pracy wychowawczej. Jak to ksiądz Piotr, który doświadczył też, no właśnie ksiądz Dzierżak, doświadczył tych swojej, on przyszedł do nas, został wyświęcony w posoborowym seminarium, jak to opowiadał, co robią klerycy na takich oazach, układają pobożne napisy z młodzieży. To znaczy, mówił, że to jest jedno z najważniejszych zadań zawsze na takich spotkaniach oazowych, że trzeba układać na przykład imię Jezus w ten sposób, że no tutaj właśnie tam Basia kładzie się tak i tworzy część literki J, później tam jakiś Zenek kładzie się tak i układają pobożne napisy. To jest ta formacja, tak? Formacja tych przyszłych pokoleń, które będą stawiać czoła temu nowemu pogańskiemu, nowopogańskiemu społeczeństwu. No powodzenia życzę, myślę, że raczej to się za bardzo nie
uda, to znaczy, że nie jest to droga, która faktycznie do sukcesu doprowadzi. Papież następnie oczywiście przychodzi do rodziny i wskazuje na coś, co w tym gronie myślę, że kontrowersyjne nie będzie, natomiast warto przypominać, że to w nauce Kościoła jest, to znaczy, że prawo rodziny jest naturalne, prawo rodziny do wychowania dzieci jest naturalne i wcześniejsze od prawa państwa. Papież pisze nam w tym punkcie, tak jest zgodne ogólne poczucie rodzaju ludzkiego, było wtedy w roku 29, tak było zgodne ogólne poczucie rodzaju ludzkiego, że stanąłby w najoczywistszej z nim sprzeczności, kto ośmieliłby się twierdzić, że dziecko pierwej niż do rodziny należy do państwa. Tu widzimy, jak daleko już też odeszliśmy również wśród katolików. Tak? Przeciętny katolik raczej nie będzie, będzie zdziwiony, jak mu powiemy, tak, że to wychowanie to jest przede wszystkim prawo i obowiązek rodziców i państwo nie ma absolutnie żadnego mandatu, żeby robić to wbrew rodzicom. I że państwo ma bezwzględne prawo do jego, czyli błądziłby ewidentnie ten, kto by twierdził, że państwo ma bezwzględne prawo do jego wychowania. Nie zwraca się na to uwagi, żeby być obywatelem państwa, człowiek najpierw musi istnieć, a istnienia nie ma on od państwa, ale od rodziców. Jak to mądrze powiada Leon XIII, synowie są czymś z ojca, to jest w ogóle fragment klasyczny z prawa rzymskiego, jak gdyby rozszerzeniem ojcowskiej osoby. I jeśli byśmy chcieli ściśle się wyrazić, nie sami przez się, ale przez społeczność rodzinną, w której zostaliśmy zrodzeni, wchodzą w związek państwowy i w nim uczestniczą. Stąd rodzice winni się starać, dążyć do tego, żeby odeprzeć wszelki zamach na swoje prawa w tej materii i żeby stanowczo sobie wywalczyć, by mogli, jak przystoi, po chrześcijańsku dzieci swe wychować, a zwłaszcza z daleka je trzymać od tych szkół, w których kryje się dla nich niebezpieczeństwo przesiąknięcia jadem bezbożności. Jakie jest prawo państwa? Nie takie samo jak rodziny i kościoła. Państwo ma obowiązek ochraniać prawa tych poprzednich. Stąd w zakresie wychowania państwo ma prawo, albo żeby lepiej się wyrazić, ma obowiązek ochraniać swoimi ustawami wcześniejsze prawo rodziny do chrześcijańskiego wychowania dzieci, jakieśmy je wyżej opisali, a wskutek tego szanować nadprzyrodzone prawo Kościoła do chrześcijańskiego wychowania. Papież zauważa oczywiście również, że są takie dziedziny, w których naturalnie państwo będzie musiało w jakiś sposób pomóc, tak, w przypadku uniwersytetów jest to faktycznie dosyć naturalne, że potrzeba do nich tak dużych środków, takiej ilości wykwalifikowanych specjalistów, że może to być faktycznie wskazane, żeby państwo tutaj w uczelnie wyższe już ingerowało, czy też samo te uczelnie prowadziło, co oczywiście w przypadku szkół dla papieża wcale takie oczywiste nie jest, bo naturalnie dla papieża szkoły są po prostu katolickie, to znaczy katolicy rodzice posyłają dzieci do katolickich szkół. Papież zauważa, że sama nauka oczywiście również na tym skorzysta, bo Bóg jest twórcą zarówno intelektu, jak i objawienia, zarówno prawa moralnego, jak i praw fizyki i zasadniczo poznawanie jednego i drugiego jest po prostu zgodne z naszym rozumem i w żadnym wypadku jedno nie przeszkadza drugiemu. Następnie papież mówi o tym, o czym już trochę powiedziałem wcześniej, dlatego to przeskoczę szybko, czyli przedmiot wychowania. Kto będzie wychowany? Cały człowiek ze wszystkimi władzami upadły, przepraszam, acz odkupiony. Przeciw naturalistycznym prądom pedagogicznym. Przeskoczyłem tutaj fragment ze względu na to, że już tłumaczyłem o grzechu pierworodnym. Fałszywym przeto jest wszelki naturalizm pedagogiczny, który w kształceniu młodzieży w jakikolwiek sposób wyklucza albo ogranicza nadprzyrodzone chrześcijańskie wyrobienie. Błędną też jest wszelka metoda wychowania, która się opiera w całości lub w części na zaprzeczeniu grzechu pierworodnego i łaski, albo zapomnieniu o nich, a stąd na samych tylko siłach ludzkich, natury takimi w ogóle, na samych tylko siłach ludzkich, podejrzewam, że jest tutaj jakaś literówka. Takimi w ogóle są te dzisiejsze systemy o przeróżnych nazwach, które powołują się na rzekomą autonomię i niczym nieograniczoną wolność dziecka i które zmniejszają albo nawet usuwają powagę i
działanie wychowawcy, przypisując dziecku wyłączny prymat inicjatywy w zakresie swojego wychowania i działanie niezależne od wszelkiego wyższego, naturalnego i Bożego prawa. Papież zwraca na to uwagę, że najbardziej niebezpieczny ten naturalizm okaże się w kwestii płciowości. Nie będę tutaj czytał, bo jednak zbyt dużo cytowania usypia publiczność. Natomiast streszczę to w dwóch słowach. Papież mówi, że nigdy nie jest dobrym, żeby o kwestiach płciowości mówić od tak po prostu do 30 młodych osób w ten sam sposób. Mówi rzecz dosyć prostą tak naprawdę, ale obawiam się, że wcale nie praktykowaną przez katolików, że to rodzice powinni dzieci w kwestiach płciowości uświadamiać na samym początku okresu dojrzewania i nie czekać z tym, aż dzieci gdzieś tam same się dowiedzą. I to dotyczy zarówno dzieci szkolnych, jak i dzieci z edukacji domowej, bo myślę, że każdy z nas to dosyć dobrze zna i myślę, że większość z nas, albo przynajmniej spora część z nas, właśnie w ten sposób te kwestie poznawała od kolegów, koleżanek, młodsi z internetu. Gdzieś tam ktoś coś powiedział i usłyszał. Bardzo rzadko jednak w praktyce się zdarza, że to rodzice realnie wprowadzają w te kwestie ludzkiej seksualności. Papież pisze, że tak właśnie powinno być, bo rodzic widzi, kiedy to jest potrzebne, zna swoje dziecko, wie, że ono wchodzi w ten okres dojrzewania, będzie wiedział, tak, kiedy jest ten właściwy moment i w jaki sposób to zrobić, bo to jest jego dziecko, tak? To on ma prawo i obowiązek, żeby się tym zająć, a nie specjalista ministerialny, który przychodzi i z urzędu stwierdza, że dzisiaj jest ten czas, że wszyscy w tej klasie dowiadują się o tym i o tym, bo dla jednych to już będzie infantylnie śmieszne, dla drugich to będzie właśnie jakieś szokujące doświadczenie i też naturalnie te dzieci później w klasie zaczną o tym rozmawiać, pokazywać sobie właśnie filmiki, gdzie ci bardziej uświadomieni będą uświadamiać tych mniej uświadomionych. A więc rzecz jest dosyć prosta i oczywista teoretycznie, ale myślę, że w praktyce jednak większość rodziców obawiam się, że robi to w ten sposób, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie, no jakoś tam się dowie prędzej czy później, no ale jakoś tam właśnie, jakoś tam się dowie. I też jednocześnie, gdy dziecko doświadcza tego w ten sposób, że to jest jakaś taka tajemnica, tak? Nikt nic na ten temat nie mówi. W takiej pracy szkolnej już teraz starsi uczniowie, absolwenci czasami mi się na to skarżyli, że no, rodzice nic na ten temat nie mówili. I później on właśnie, jakby, tak, ten młody człowiek myślał, że to jest, co, jak, dlaczego nic, dlaczego nie wolno na ten temat nic mówić, dlaczego to jest tak, że nic, absolutnie nic nie słyszę, tak, słyszę gdzieś tam tylko coś od kolegów w szatni i takim, a mając już 16 lat, tam 15 lat, czyli to już jest taki wiek, kiedy już dawno w zasadzie rodzice powinni to byli wytłumaczyć i później to też tworzy taką pewną naturalną barierę wobec rodziców, bo ten młody człowiek ma wrażenie, że no to ci rodzice, no oni jakby nie interesuje ich najwyraźniej. Tak? Nie interesuje, dlaczego oni nic na ten temat nie powiedzieli, dlaczego w żaden sposób nie wprowadzili, dlaczego zostawili to w ten sposób. Jak najbardziej znam takie przypadki takich dzieci, które później dowiadują się w szkole na katechezie, nie wiem, tam przychodzą do nas gdzieś do liceum i dowiadują się, mając 17 lat, dowiadują się, że grzechy przeciwko czystości w samotności to jest w ogóle grzech. Nikt wcześniej nie powiedział, tak? Wcześniej gdzieś tam rówieśnicy mówili, że to jest fajne, rodzice nic na ten temat nie mówili w kościele. No, jak się nie zapyta, to nikt za bardzo nie powie, tak? I przychodzi później 17-latek, nigdy się z tego nie spowiadał, w międzyczasie uzależnił się od grzechów przeciwko czystości, przychodzi właśnie z nałogiem i mówi, i nagle na katechezie, po katechezie mówi, to ja nic nie wiedziałem, tak? Mając 17 lat, już dawno będąc od tych grzechów uzależniony.
Dlatego to, co tutaj papież pisze, faktycznie jest bardzo ważne, żeby rodzice wiedzieli, że to jest nie tylko ich prawo, którego nie można tak po prostu delegować komuś, ale też jak najbardziej jest to ich obowiązek. Chyba muszę powoli lądować, tak wnioskuję po 10 minut. Dobrze, to już jest, to znaczy, że muszę powoli lądować, tak? Następnie papież wskazuje na spójność jako na kluczowy aspekt pracy wychowawczej. To faktycznie też z takiego zupełnie osobistego mojego doświadczenia mogę potwierdzić, że jest to rzecz absolutnie najważniejsza. Spójność tego, czego dziecko doświadcza w rodzinie i wszędzie indziej, czyli tam, gdzie jest. Jeśli to jest szkoła, to szkoła, harcerstwo, towarzystwo, w sensie przyjaciele, z którymi spędza czas, obozy wakacyjne, cokolwiek nie robi, pewna spójność. Oczywiście nie da się i nie jest nawet pożądana taka absolutna spójność. Tak? To nie takie właśnie zamknięcie dziecka pod kloszem, że nigdy nie słyszało o tym, że istnieją jakieś inne religie albo że istnieją ludzie, którzy nie wierzą w Pana Boga. Nie o to chodzi, żeby jak najbardziej to dziecko odciąć od informacji, co też może być pewną pokusą, ale o to, żeby przede wszystkim w okresie dojrzewania, to myślę, że jest rzecz bardzo ważna, szczególnie ważna w przypadku edukacji domowej, żeby to zrozumieć, że naturalnym etapem ludzkiego rozwoju około tego 12 roku życia jest, że człowiek pragnie, musi psychologicznie trochę się zdystansować od rodziny. To jest konieczny etap, no przykro mi, ale młody człowiek musi później założyć swoją własną rodzinę, czy też zostać księdzem, ale co do zasady musi opuścić ojca, matkę, tak jak Pan Jezus mówi, musi opuścić ojca, matkę, a żeby to opuścić realnie, tak, fizycznie i uniezależnić się, to najpierw trzeba to zrobić na takim poziomie duchowym. To znaczy nie, że trzeba opuścić, tak, już nie mam nic wspólnego, natomiast trzeba faktycznie wyrosnąć, dorosnąć do tego kroku, do tego kroku opuszczenia domu rodzinnego. I to się dzieje w tym wieku młodzieńczym. To się dzieje, to ma się wydarzyć właśnie w okresie dojrzewania. To jest naturalny etap, naturalny moment, w którym to się powinno wydarzyć, w którym człowiek też bardzo chce, młody człowiek bardzo chce przebywać z rówieśnikami. To jest ten moment, te 12, 13, 14 lat, kiedy nagle to nie jest już najważniejsze dla tego młodego człowieka, co powie mama i tata, tylko dużo ważniejsze staje się, co powiedzą ci rówieśnicy, co powiedzą ci przyjaciele. Tu rówieśnicy niekoniecznie w sensie, że mając dokładnie tyle samo lat, co ten młody człowiek, tylko po prostu, tak, też ta młodzież, zwykle nawet właśnie z pewnym naciskiem na tą troszkę starszą młodzież, która tak naturalnie tej młodzieży imponuje, no bo właśnie przechodzi ten sam etap, ale już jest troszkę dalej. To się musi wydarzyć. Dostaję feedback o czasie, bardzo dziękuję. A więc to się musi wydarzyć i tutaj ta spójność jest absolutnie kluczowa, to znaczy gdy rodzic ten moment przegapi, na zasadzie jakoś to będzie, to właśnie się później okazuje, że ten młody człowiek ma 15 lat i spędza czas właśnie z zupełnie przypadkowymi ludźmi, których gdzieś tam spotkał i się z nimi zaprzyjaźnił i już jest za późno, no bo jak już taki młodzieniec tam ma 16-15 lat i spędza ten czas, no to wtedy rodzice nie są w stanie powiedzieć, ale słuchaj, to może lepiej się spotkaj z kimś innym. To już nie da rady, tak? To znaczy jak się przemocowo będzie próbowało to wymusić, to może uda się troszeczkę kontakty ograniczyć, ale już żadnego dobrego efektu wychowawczego realnie to nie przyniesie, bo ten bunt, który będzie z tego wynikał i te relacje i tak będą, jeśli ten człowiek będzie chciał, młody człowiek będzie chciał, i tak utrzyma.
Natomiast na początku okresu dojrzewania, właśnie gdy młody człowiek ma 11-12 lat jak najbardziej, to jest w władzy rodzica, żeby to dziecko, tego młodego człowieka przekierować do takich grup, do takich miejsc, gdzie on może poznać wartościowe osoby. Właśnie czy to jakiegoś rodzaju harcerstwo, czy cokolwiek w tym stylu, czy właśnie tutaj padła gdzieś krucjata eucharystyczna, tego typu rzeczy mogą pełnić właśnie taką funkcję. Jeśli powstaną takie przyjaźnie, one są bardzo cenne, bardzo wartościowe i tam znowu to nie o to chodzi, że to muszą być wszyscy dokładnie tacy sami, jak to nasze dziecko, najlepiej sklonowane dokładnie takie same. Te różnice, to one są również wartościowe, to, że te dzieci uczą się właśnie przedyskutować jakieś swoje myśli, że tam się pojawiają pewne różnice wynikające z pochodzenia, z jakichś tam doświadczeń, one są jak najbardziej potrzebne, pochodzenia, w sensie nie mam niekoniecznie na myśli jakiegoś etnicznego, to w dzisiejszych czasach już może tak brzmieć po prostu, także każdy wywodzi się gdzieś tam z troszeczkę innego środowiska, te rzeczy są cenne, potrzebne i właśnie w tym wieku wczesnego dojrzewania faktycznie absolutnie kluczowe. I to jest, wtedy mamy pewną spójność. Jeśli młody człowiek od rodziców coś słyszał, później z rówieśnikami spotyka się właśnie z bardzo podobnymi doświadczeniami, poglądami i ci rówieśnicy go w jakiś sposób na tej drodze utwierdzają, tak, jeśli to jest właśnie jakieś dobre harcerstwo na przykład, to faktycznie ma wtedy ogromną moc i to faktycznie może tego człowieka naprawdę dobrze wychować. Już rozumiem, że muszę kończyć, natomiast pozwolę sobie jeszcze, myślę, że temat jest bardzo ważny właśnie u osób, które są bardzo zainteresowane tematem wychowania, gdzie może łatwo pojawić się jednak taka pokusa do tego, żeby zejść do tych katakumb i bronić się przede wszystkim. Papież pisze również a propos stosunku katolickiej szkoły do pogańskich klasyków. W tej szkole równie studium ojczystego języka i klasycznych autorów nie będzie nigdy szkopułem dla czystości obyczajów, ponieważ chrześcijański nauczyciel pójdzie za wzorem pszczół, które zbierają z kwiatów to, co najczystsze, resztę zostawiając, jak naucza święty Bazylii w swojej mowie do młodzieży o czytaniu klasyków. Ta konieczna ostrożność, którą zaleca nawet pogański Kwintylian, wcale nie przeszkadza, by chrześcijański nauczyciel nie miał zbierać i oddawać do użytku tego wszystkiego, co prawdziwe, dobrego w rzeczy i w metodach przynoszą nasze czasy. Pomny na to, co mówi apostoł. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre jest, zachowujcie. I dlatego w zbieraniu rzeczy nowych będzie się strzegł, by lekkomyślnie nie porzucać starych, wypróbowanych co do swej dobroci i skuteczności przez doświadczenie wielu wieków, zwłaszcza w nauce łaciny, która za dni naszych, jak widzimy, coraz niżej upada, właśnie wskutek niesłusznego zarzucenia metod tak skutecznie używanych przez zdrowy humanizm, które szczególnie w szkołach Kościoła tak pięknie rozkwitł. Te szlachetne tradycje wymagają, żeby młodzież powierzona katolickim szkołom była doskonale wykształcona w literaturze i w innych naukach, stosownie do wymagań naszych czasów i zarazem solidnie i głęboko, szczególnie w zdrowej filozofii, wystrzegając się encyklopedycznej powierzchowności tych, co może by i znaleźli to, co konieczne, gdyby nie szukali tego, co zbyteczne. Stąd każdy chrześcijański nauczyciel powinien mieć przed oczyma to, co mówi Leon XIII w zwięzłym zdaniu. Usilnie trzeba się starać, żeby nie tylko stosować odpowiednią i solidną metodę nauczania, lecz jeszcze bardziej, żeby samo nauczanie i literatury i innych nauk było we wszystkim zgodne z katolicką wiarą, najbardziej zaś w filozofii, od której w znacznej mierze zależy właściwy kierunek innych gałęzi wiedzy. Myślę, że nie godzi mi się, żeby jeszcze po słowach, tak doniosłych słowach papieża, próbować inną, lepszą puentę znaleźć, a więc bardzo dziękuję i rozumiem, że będzie czas na pytania. Odpowiadając na księdza pytanie, tak, będzie czas na pytania. O, już jest pierwszy chętny. Laudetur Jezus Chrystus. Artur Paczyna, Fundacja Promultis. W toku konferencji słyszeliśmy
bardzo często przewijające się zarówno postulaty, jak i obawy dotyczące modus operandi w procesie kształcenia czy wychowania. Ja mam takie szczególne pytanie do wielebnego ojca. Co sądzi o metodzie Montessoriego? Dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie. Nie zdążyłem się zapoznać z tematem bardzo głęboko, natomiast z tego, co wiem, metoda ta swoje korzenie ma w bardzo takim specyficznym podejściu, w bardzo specyficznej sytuacji. To znaczy państwo Montessori, z tego co wiem, to byli bardzo pobożni ludzie, którzy stworzyli tą metodę przede wszystkim w pierwszej linii dla dzieci upośledzonych i bardzo młodych, bardzo małych dzieci upośledzonych i tam faktycznie ona w pierwszej fazie polegała na tym, że te dzieci, wykładano tym dzieciom różnego rodzaju przedmioty. Te dzieci podchodziły, zaczynały się czymś bawić i wtedy nauczyciel podchodził i zaczynał tłumaczyć, co to jest, jak to jest, do czego to służy. Metoda taka bardzo, bardzo przyjemna, myślę, że bardzo atrakcyjna, natomiast dostosowana, znaczy stworzona właśnie dla małych dzieci i myślę, że na tym poziomie to jest bardzo, bardzo adekwatne. Natomiast już te późniejsze próby stworzenia z tego takich programów nauczania dla szkół podstawowych, liceów, wydaje mi się, że to jest już jakby rzecz zupełnie inna i taka bardzo szeroka, bo każdy może to zrobić trochę po swojemu. Natomiast warto pamiętać, że tam źródło to faktycznie było, jestem nie w 100% pewien, ale prawie pewien, że właśnie państwo Montessori sami mieli dzieci, które były w jakiś sposób upośledzone i oni dla nich samych tą metodę stworzyli. I myślę, że właśnie na tym poziomie to jest zupełnie bezpieczne, ale próba przenoszenia tego łatwo może się na dalsze etapy, myślę, że łatwo może skończyć się trochę takim nurtem, o jakich mówiłem a propos tych nurtów negujących grzech pierworodny, czyli wyrabianie też pewnej dyscypliny, bo nawyk oznacza też pewną dyscyplinę, ale podejrzewam, że może się skończyć bardzo różnie, bo to już jest kwestia później właśnie taka bardzo jednak dowolna. Super, dziękujemy bardzo za odpowiedź na pytanie. Są jeszcze jakieś pytania z sali? Okej. Okay. Szczęść Boże wszystkim, Tomasz Parys. Proszę księdza, krótko, czy może ksiądz przedstawić ten kamień węgielny szkoły, która powstała w Warszawie? Jak to się zaczęło? Kto to zaczął? Jak to zrobiliście? Dziękuję. Kamień węgielny. Kamieniem węgielnym jest oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus. Dziękuję. Natomiast myślę, że to jednak godzi się odpowiedzieć trochę dłużej na to pytanie. Faktycznie był to tak bolesny poród, że wszyscy, którzy przy nim pomagali, bardzo ostrzegają przed próbami skoczenia od razu na tak głęboką wodę. To znaczy bractwu została złożona propozycja, możliwość przejęcia gimnazjum i liceum w zamian za postawienie budynku dla tego gimnazjum i liceum. Chodziło o przeniesienie już istniejącej szkoły do nowego budynku. Bractwo postawiło ten budynek i w zamian za to miało przejąć tą szkołę. Natomiast to się skończyło, jakby ta próba, powiedzmy, takiego przejęcia skończyła się tak dosyć boleśnie, ostatecznie rozłamem na dwie szkoły i później próbą, był taki moment, pierwszy rok działania szkoły, to się podzieliło na dwie szkoły i zostało w tej naszej szkole, w nowym budynku, zostało dwoje uczniów i cała kadra nauczycielska, czyli... Także było zdecydowanie więcej nauczycieli niż uczniów i faktycznie było to bardzo bolesne, bo jednocześnie przy tym rozłamie powstała taka fama, że tutaj sekta przejmuje szkołę i nie było wcale łatwo, żeby to zacząć od nowa i faktycznie szkoła przez praktycznie 10 lat, w pierwszych lat swojego funkcjonowania, cały czas tak walczyła o przetrwanie i to są dopiero ostatnie lata, które
sytuacja, gdzie naprawdę sytuacja się ustabilizowała i szkoła tak bardzo spokojnie, harmonijnie może działać. To znaczy na tyle, na ile szkoła może spokojnie i harmonijnie działać, bo to jest jedna wielka apokalipsa tak naprawdę. To znaczy mamy 400 dzieci w tej chwili, z czego 90 jest na edukacji domowej, czyli ponad 300 realnie codziennie w budynku szkoły. I to faktycznie, no spokojnie to nigdy nie jest, bo rozumiemy, że to też są zawsze ogromne emocje po stronie rodziców, po stronie dzieci, po stronie nauczycieli. I to jest rzecz bardzo, bardzo trudna. Dlatego ja zawsze, gdy pada takie pytanie o szkołę, to zachęcam do tego, żeby zaczynać od takich małych, luźno organizujących się grup rodziców edukacji domowej i jeśli tam faktycznie powstaje jakaś taka możliwość, żeby stworzyć na przykład przedszkole, tak, to należy korzystać z tej możliwości, ale właśnie tak bardzo spokojnie, bardzo powoli, bardzo organicznie, bo my ostatecznie tylko dlatego daliśmy radę, że Bractwo jest po prostu jednak organizacją międzynarodową i mogliśmy przez te 10 lat żyć na kredyt i dzięki temu przetrwaliśmy. Teraz szkoła już faktycznie kwitnie, jest zupełnie samowystarczalna, natomiast to potrzebowało faktycznie 10 lat rozruchu. Dziękujemy serdecznie za podzielenie się. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania do księdza? Jeszcze mamy 3 minutki, to ostatnie pytanie. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Szanowny księży Szymownie, ksiądz mówił o formach wychowania, a Kościół katolicki przed Soborem Watykańskim II nauczał i wychowywał. Ja być może to odpowiedź nie jest najlepsza w tym momencie, ale myślę, że należałoby gdzieś sporządzić jakąś taką listę tych wszystkich metod wychowawczych, środków wychowawczych i sposobów wychowywania, jakie Kościół stosował, abyśmy mogli korzystać. Dziękuję. Tak. Natomiast, to znaczy zachęcam do zaczęcia od przeczytania encykliki Divini Ius Magistri Piusa XI. To już jest naprawdę dobra baza, natomiast niestety tak ta realna, codzienna praca wychowawcza, ona jest pracą na tak wyjątkowym materiale, jakim jest człowiek, że naprawdę trudno jest podać takie szczegółowe wskazówki, co, jak, gdzie i kiedy. Dużo łatwiej jest właśnie wejść na pewien poziom ogólności, wskazać na co zwracać uwagę, na co warto stosować, czego nie warto stosować. Im konkretniej, tym to jest trudniejsze. Poza tym to jest tak, że gdy człowiek pracuje jako wychowawca, to nie bardzo ma czas, żeby tworzyć syntezy. Także jak przejdę na emeryturę, to chętnie bym się tym zajął, natomiast księża Bractwa nigdy nie przychodzą na emeryturę.